Dzień dobry, Adam Urbański, Carrington Service i witam Was w kolejnym odcinku naszych warsztatowych przygód, gdzie dzisiaj wracamy do montażu silnika Porsche 996, czyli mojego prywatnego projektu, który trwa już za długo, bo trwa już od czerwca, czyli będzie już z 5 miesięcy. Sporo czasu minęło od ostatniego odcinka montażowego, jeżeli chodzi o ten silnik, bo sezon opniarski, bo wszystko inne, więc dzisiaj podsumujemy sobie, na jakim jestem etapie, co zrobiłem źle, dlaczego są opóźnienia, czego jeszcze brakuje, co zrobiłem dobrze, jak wszystko wygląda, jaki jest etap, jak to wszystko powstaje i kiedy ten samochód w końcu zacznie jeździć. Więc zapraszam na dzisiejszy odcinek, jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to koniecznie to już teraz zmieńcie. No i co, miłego oglądania. Jakim bez? Jeszcze! Dawaj, no masz lampka. To jest śnieg już, nie? Nie, to jest taka mrza. Masz lasę. Tak. Trzeba by taką ładną naklejać. Nie jest. Jak to jest, że to się pompuje od dołu i to się nie wyleje? No jest panie Wojtek, proszę. Piątkowy wieczór na warsztacie i powrót do Porsche 996. Tak wygląda ten piękny silnik, który powstaje, tak, i on powstaje w dosyć dużych bólach, nie tylko, że ból taki, że coś się dzieje złego, ale ogólnie chodzi też o to, że prowadząc warsztat, no muszę też pracować i utrzymywać firmę i pracowników, tak, żeby wszystko szło do przodu, żeby można było codziennie sprostać zadaniom zlecanym nam przez naszych klientów. Więc mój prywatny projekt jest oczywiście na bocznym torze. Więc silnik miał ostatnio kilka tygodni przerwy od składania, dlatego że rozpoczął się sezon oponiarski, o którym też powtarzam w odcinkach. No i w sezonie oponiarskim głównie ja jestem zaangażowany w tą wymianę opon i po południu najczęściej te wymiany opon się odbywają, dlatego że tak klientom pasuje, jak wracają do domu z pracy, z Trójmiasta, tutaj do nas, do Banina, więc wtedy trzeba robić, a pracownicy są do 15-16, więc ja zostaję tylko po południu, żeby te opony wymieniać, więc wymieniam. W każdym razie, silnik, tak jak widać, jest już złączony. Głowice jeszcze nie są dociągnięte na momenty, ale wydaje mi się, że jutro będę mógł już to zrobić. No i tutaj, jeżeli oglądaliście odcinki poprzednie z montażu, jeżeli nie, no oczywiście polecam. Był taki moment, że musiałem się zatrzymać, bo odwrotnie przykręciłem dwa ślizgi od tych łańcuchów rozrządu, a żeby to zrobić, żeby je odwrócić, trzeba było zdjąć cały zespół pompy tutaj olejowej, który już był przykręcony wtedy, ponieważ tam są pod spodem śruby od tych ślizgów. No i co się wczoraj okazało? Okazało się, że wszystko było dobrze z tymi ślizgami, ale założyłem odwrotnie głowicę. Prawą założyłem na lewą stronę, lewą na prawą stronę i nie spojrzałem, bo one są po prostu opisane, powinienem był to sprawdzić. Na szczęście nic się nie stało. Nie zdążyłem jeszcze dociągnąć głowic na momenty, więc uszczelki i śruby dalej są do użycia. I nawet jak już zdjąłem tą pompę, to zresztą jest na tam timelapsie takim, o tu.
to odwróciłem i okazało się, że dalej nie pasuje, bo owszem, długości, to znaczy zamieniłem stronami oczywiście te ślizgi, ale się nagle okazało, że odległości mi się nie zgadzają i nie byłbym w stanie przykręcić tych ślizgów, bo jeden jest na dwie śruby, jedna w głowicy, jedna w bloku, a drugi jest na jednym w bloku, a tutaj jest napinany napinaczem od góry. I w momencie, kiedy to było odwrócone, to odwrócone też było tutaj na głowicy. I ten ślizg, który był napinającym, był w miejscu tego, który jest prowadzący, no i odwrotnie. Także dwie godzinki wczoraj poświęciłem, pomógł mi Tomek. Przy okazji naprawiliśmy ten gwint, który był tutaj w głowicy, od śruby prowadzącej do drugiego ślizgu, prowadzącego właśnie tutaj. Dlatego poznaję, że to jest prowadzący, bo jest w bloku i w głowicy, więc gwint w głowicy jest naprawiony, bo jeżeli dobrze pamiętacie, jeżeli oglądaliście, no to jedna z tych śrub od właśnie od ślizgów miała urwany gwint i wydawało mi się, że tego gwintu w głowicy nie było, a jednak był. No i tu jest drugi ślizg jest przykręcony tu i od spodu jest tutaj napinacz. W tych napinaczach jeszcze muszę wymienić uszczelki. Może tu już są założone nowe, nie, chyba jeszcze są stare, o. I, muszę o-ringi na pewno wymienić, bo te są aż tutaj twarde. Jeszcze muszę zdobyć wiedzę na temat tego, który napinacz jest który, bo ten ma na przykład dwa tutaj rowki, jest jeden, który ma jeden i jest jeden, który nie ma żadnego, więc to trzeba sprawdzić. Tutaj widać trochę jest porysowany ten napinacz, natomiast on sobie pracuje. Zastanawiam się tylko, czy nie będzie tak, że on będzie gubił ciśnienie oleju. Ale wydaje mi się, że powinno być wszystko ok. O, zobaczcie. Tak sobie tutaj pracuje. On jest teraz napięty sprężyną, ale ta sprężyna będzie musiała być podparta oczywiście ciśnieniem oleju. Na razie to tylko tak przykręciłem, żeby można było w razie czego obrócić silnikiem bez konieczności trytek jakiejś tutaj trzymania tego kółka napędu rozrządu. A tak jak jest między ślizgami, to po prostu mogę obracać i to kółko będzie się spokojnie tutaj kręciło. I jeżeli chodzi o to właśnie, o to co tutaj wchodzi w tą płetwę, no to mamy tutaj wspomagające pompy olejowe i one są takie same, ale ta ma numer 1, ta ma numer 2 i ta ma napisane 4-6 w tamtą i ta ma napisane 4-6 w tamtą, 1-3 w tą, 1-3 w tą, więc po prostu będę musiał spojrzeć, która ma iść w które miejsce i zamontować. I teraz widzicie, że jedna jest taka ładna, a druga jest taka brzydka, dlatego że tą przed chwilą zakleiłem i wsadziłem do piaskarki komorowej i wyszkiełkowałem. Więc to samo uczynię też z tą drugą, żeby też była taka ładna, skoro są wyszkiełkowane pokrywy zaworów, to żeby to wszystko jakoś fajnie wyglądało. Tutaj są śruby. Śruby oczywiście posegregowałem dzisiaj. To też było widać na timelapsie. No i śruby muszę tutaj wcelować, gdzie one wszystkie powinny być. Nie chcę się tego domyślać, więc patrzę, sprawdzam po zdjęciach wszystkiego, co robiłem tych zdjęć w momencie, kiedy rozbierałem ten silnik. Mam tutaj opisane, to jest rząd lewy, cylindry 1.3, no i tutaj rząd prawy na jakimś wezwaniu do zapłaty.
rząd prawy, czyli cylindry 4-6. Tutaj wymieniamy oczywiście łańcuszki. Te łańcuchy mam nowe z zamiennika. Proszę bardzo. Takie kety. Kety, to nie wiem, czy u was też tak się mówi, ale u nas się tak mówiło, że jak się nosiło takie łańcuchy złote tudzież srebrne na szyi, to że ktoś nosi ketę albo kietę na szyi i że to jest taka moda była chyba w 90. Nie wiem, czy ktoś z was jeszcze nosi taką ketę. A keta to oczywiście spolszczenie słowa kete, czyli łańcuch po niemiecku. No i taka keta właśnie tutaj. Tutaj trafi i to są akurat łańcuchy, które są z zamiennika firmy INA, ale jak pytałem w Porsche Centrum Sopot o taki zamiennik, bo całą resztę łańcuchów mam z oryginału, to usłyszałem, że INA też produkuje dla Porsche, więc nie ma problemu. Tutaj są jeszcze ślizgi i do tych ślizgów jest taki zestaw montażowy o takim numerze i w środku, no właśnie, w środku są dwa nowe ślizgi. Jeden jest z płaskim, a drugi jest z okrągłym uchwytem. I tutaj jest jeszcze jeden taki o-ring, on był osobny akurat, ale spakowałem go razem, żeby wiadomo było, że o to chodzi. No i co się okazuje? Kiedy zamawiałem te ślizgi, to jeszcze było w starym Porsche Centrum Sopot, tym tymczasowym, czyli, no nie wiem, co najmniej 2 miesiące temu, 3 może, to się okazało, że program pokazuje, że tylko jeden taki zestaw jest potrzebny. A się okazuje, że jeden, ale na stronę. No i dzisiaj jak to rozpakowałem wszystko, bo to wszystko było zawinięte folią stretch, no to sprawdziłem, zadzwoniłem do Porsche Centrum Sopot i się okazało, że no właśnie, że system dalej pokazuje, że jeden zestaw na stronę, znaczy, że jeden zestaw jest potrzebny i nie ma też adnotacji, że to jest zestaw na stronę, czy jakoś inaczej, więc po prostu zamówiłem drugi zestaw taki i drugi o-ring. Minus jest taki, że te części przejdą dopiero we wtorek, ponieważ zamawiałem to dzisiaj, czyli w piątek, tuż przed 18, już było za późno, żeby to było na sobotę. W poniedziałek nie ma dostawy, bo nie ma jej kto w sobotę spakować, więc będzie we wtorek. No niefortunnie, bo chciałem wczoraj, jutro, czyli w sobotę, chciałem złożyć już obie głowice, zamknąć pokrywy zaworów i tak dalej. Wszystkie tutaj dmuchałem dzisiaj, czyściłem. Więc uda się złożyć tylko jedną stronę. Ja natomiast muszę, zanim chociaż jedną stronę przykręcę, muszę się upewnić na 100%, że nie będę już musiał ściągać głowic, bo jak raz przykręcę głowice, które swoją drogą jeszcze wczoraj poprawialiśmy, bo wszystkie śruby są na olej, tak się zaleca w autoryzowanym serwisie Porsche, bo był też wczoraj u nas taki kolega wieczorem na warsztacie, który pracował w takim serwisie jako mechanik, nawet się pytał o to, jak mi się sworznie wkładało w tłoki, no to właśnie mówił, żeby przylać olejem. Także właśnie, to jest to. Jak widać, one są też, te napinacze są inne z prawej i z lewej strony, chyba że jeden po prostu był wymieniany, bo widać, że nawet tutaj ma inny kolor. A ta wtyczka jest chyba trochę świeższa niż ta. No właśnie, sporo tych rzeczy jeszcze muszę przygotować, ale cieszę się, że w końcu kilka luźniejszych weekendów przede mną, czyli właśnie najbliższy weekend, jutro, sobota, będę składał silnik, będę nagrywał dla was kolejny odcinek, żebyście mieli na niedzielę i kolejny weekend też, a nie, w kolejny weekend wyjeżdżam akurat. No dobra, ale w kolejnym tygodniu na pewno będę mógł poświęcić czas wieczorami, nawet jeżeli będzie zimowy Armagedon i opony będzie trzeba wymienić, to i tak będę cisnął, żeby jak najwięcej z tego silnika poskładać. Tutaj już w zasadzie został mi tylko jeden wózek części, bo sobie posegregowałem dzisiaj na przykład. Została mi taka beczka cała złomu, który zdemontowałem z tego silnika. Tutaj jeszcze jakieś ostatnie uszczeleczki, o-ringi i tak dalej. Tutaj więcej części, cewki, niecewki, jakieś tam elementy. Czujniczki, proszę bardzo.
To są śruby od miski olejowej, od skrzyni biegów. A propos skrzyni biegów, to trochę ją jeszcze dzisiaj umyłem zmywaczem takim do hamulców, no i już wygląda trochę, wydaje mi się, lepiej. Do skrzyni oczywiście nowy uszczelniacz na konwerter z przodu. Pod ten uszczelniacz jest taka jeszcze blaszka. No i tutaj śruby. Śruby nowe do koła zamachowego. Śruby między kołem zamachowym a konwerterem, czyli te, też się zaleca nowe. Tu są nowe śruby do kolektorów wydechowych. I teraz tak, tu mam 12 śrub. Prawdopodobnie to są śruby do kolektora ssącego. Jednego i drugiego. Raz, dwa, trzy, cztery śruby. Dobrze widzę? Raz, dwa, trzy, cztery. No dobra, więc są cztery śruby na stronę. Jeszcze tutaj od góry coś jest. I teraz nie pamiętam, czy kolektory były na jakieś uszczelki, czy kolektory były na silikon. Nie pamiętam tego, kurczę. Tutaj jeszcze są uchwyty do wydechów. Rozrusznik na razie załapałem na jedną śrubkę. No, sporo takich tutaj temacików. Jeszcze jeden jest do sprawdzenia, do wykonania. A co z całą resztą auta? No właśnie. No właśnie, co z resztą samochodu? Reszta samochodu jest jeszcze w proszku. Nie do końca, bo samochód tak naprawdę stoi na drewnianych kołkach i na kobyłkach. Zdjęte są koła. Koła, jak wiecie, chciałem poddać renowacji już od początku tego projektu i oczywiście zabrałem się za to w ostatniej chwili. Okazało się, że jedna z tylnych felg jest pęknięta delikatnie w czterech miejscach. Na rancie po prostu takie delikatne pęknięcie. To zostało już naprawione, pospawane. Felgi zostały wszystkie oczyszczone nie piaskiem, a mączką, czyli wymączkowane zostały i zawiezione zostały do lakierni proszkowej i wybrałem kolor. I nie będzie to kolor czarny. I będzie to może niespodzianka, bo nie mówiłem o tym kolorze wcześniej, przynajmniej tym z Was, którzy tylko to oglądacie, którzy nie znacie mnie prywatnie, bo ostatnio chyba się wysprzęgliłem kilku kolegom. Więc będzie kolor, który mam nadzieję się Wam spodoba, ale ogólnie to chyba najważniejsze, żeby mi się podobał. A raczej mi się będzie podobało, bo wybrałem to po zdjęciu nowego Porsche GT3 RS, które ma taki kolor i takie felgi. No i się zastanawiam właśnie, czy to wszystko będzie pasowało. Jak nie, no to znowu będzie trzeba je wypiaskować i pomalować, czyli kolejne niepotrzebne wydatki. Więc to tyle, jeżeli chodzi o koła. Od razu będę chciał wyczyścić hamulce, no bo samochód długo stoi, więc tarcze trochę zaszły rdzą. Samochód będzie trzeba oczywiście umyć, no i są te nasze nieszczęsne przednie reflektory. No i teraz ostatnio, jak byłem na wymianie szyby przedniej, to pan szybiarz zwrócił mi uwagę, że te szyby są oklejone z zewnątrz ciemną folią. Więc może tą folię można odkleić. Ale w kolejnym odcinku, czyli w niedzielę rano, zobaczycie moje oryginalne lampy od tego samochodu. Zdejmę je z magazynu, pokażę je Wam i razem zastanowimy się nad tym, co teraz zrobić. Czy rozkleić tamte, czy użyć tamtych obudów, żeby naprawić te oryginalne odbłyśniki. Zobaczymy. No jest sporo opcji, że tak powiem. Także będziemy zdecydowanie z tym wszystkim działać. Już wiem, że nie wyrobiłem się na 10 listopada. Kolejny termin, który sobie dałem, to 23, czyli za tydzień w sobotę. I w związku z tym, że czekam jeszcze na pewne części z Porsche Centrum Sobot, które będą dopiero we wtorek, to już wiem, że się nie wyrobię w takim razie. Więc może chociaż do końca listopada, żeby w grudniu już jeździć. W końcu 5 dni temu minął rok, odkąd ten samochód odebrałem, więc należałoby zacząć w końcu jeździć. Zwłaszcza, że właśnie ten samochód więcej już nie jeździ niż jeździ w moich rękach, kiedy jest. No ale samochód był wzięty z Waco Scarlab ze świadomością tego, że silnik będzie wymagał remontu prędzej czy później, no i okazało się, że prędzej. No nic. Zapraszam na kolejny odcinek, który będzie już w niedzielę
rano o 10, czyli chociaż raz w tygodniu, mam nadzieję, że się wyrobię w terminie który, i godzinie, który zawsze na tym kanale jest standardowy. W tym tygodniu trochę wszystko później, przez to, że w poniedziałek było to święto 11 listopada, sporo pracy, sporo tematów również tutaj na warsztacie, sezon oponiarski i tak dalej. Jeżeli nie wymieniliście jeszcze opon, jeżeli jesteście z okolic Trójmiasta, możecie śmiało dzwonić i się umawiać, możecie pisać na Instagramie, możecie pisać maile, pisać na Messengerze, na Facebooku, na profil Carrington Service. Chętnie Wam te opony wymienię, przy okazji możemy zbić piątkę i pogadać i zobaczycie warsztat, że on wcale nie jest w realu taki duży jak w internecie. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję za oglądanie, miłego wieczoru, jeżeli oglądacie to jeszcze w piątek wieczorem. Ja się zaraz znowu przebieram w ubrania robocze i cisnę dalej z tym montażem. I zamierzam też tak spędzić sobotę, więc do zobaczenia, dziękuję i pamiętajcie, żeby subskrybować. Cześć!